Siemaneczko, tutaj jak widać już maska świąteczna na głowie, można się spodziewać stroju. Tam na ostatnim którymś live'ie mówiłem, że chyba zacznę może w końcu wrócić coś robić, trochę te stroje, to tu dla przypomnienia, albo nawet nie dla przypomnienia, tylko tą metodę transferowania stroi z maskami świątecznymi pokażę. No, jedynie co doszło, to tylko to, że musimy się teleportować w miejsce próby czasowej poprzez jakąś akcję, wyścig lub skok spadochronowy. Ale nie, że dołączamy tam do kogoś z innym trybem celowania, tylko rozpoczynamy z mapy misję właśnie koło próby czasowej. Ją rozpoczynamy, opuszczamy. Wtedy ten transfer nam działa. Jeżeli wam nie zadziała na tej masce, załóżcie inną. Znajdźcie taką maskę, która działa dla was, bo czasami jest problem z maską. Jedna transferuje strój, druga nie. Ja tu nie pokazuję specjalnie jakiegoś tam wybornego stroju, tylko zwykły strój w kratkę, ale to tylko po to, żeby pokazać tą metodę tego transferu stroju. Co tam jeszcze było? No nie zarejestrowani w Securo Surf ani w klubie motocyklowym. No to też były problemy, żeby strój się przenosił jak jedna postać, tak i druga, nie? Upewnijcie się, że nie jesteście w niczym zarejestrowani. No i najlepiej to robić chyba na sesji dla zaproszonych, a nie tak jak ja tutaj na chciałem na publicznej. A tu odpalili jakieś tam, nie wiem, misję jakąś Securo Surf, no i wszystkie te znaczniki map niebieskie mi poznikały. Także no, transferowanie stroi, tam jest dobry kanał emglitch.br, fajne stroje pokazuje, można korzystać. Zresztą na stroje to chyba dużo jest tych filmików, nie wiem, nie przyglądam się temu, muszę zacząć sobie też jakieś zrobić nowe. No i tu jest to, o czym mówiłem, no jest próba czasowa w tym miejscu, to odszukaj VIP-a było. I tuż obok niej jest właśnie wyścig, ewentualnie może to być skok spadochronowy. Tu miałem na publicznej, ten tam odszukał tego, odpalił tego VIP-a, no to kurde, nie, te znaczniki wszystkie poznikały. Ale dojechałem na miejsce, poszedłem na kreatora, z kreatora sesja dla zaproszonych i pokażę wam, jak tutaj to to zrobić, żeby ten strój się przenosił. No dzisiaj to już na pewno nie, ale jutro może w godzinie jakieś 18-19 bym zrobił jakieś rozdawanko znowu, ale na PS4. Start online, kreator. Nie musimy tutaj jechać, no mogłem się tam teleportować właśnie prosto ze sklepu. Nie trzeba tu podjeżdżać, tylko ja już podjechałem, żeby być na miejscu. Mogłem robić ten filmik, nie musiałby być taki długi, no ale dobra, jak już mamy te wszystkie znaczniki na mapie, te niebieskie, zwyczajnie, o tak jak tu jest najlepsza lokalizacja, odpalamy sobie ten wyścig z mapy, zatwierdzamy ustawienia, klikamy rozpocznij,
i graje, czy chcesz rozegrać pojedynkę, to potwierdzamy, mamy te uruchamianie sesji i dopiero tutaj opuszczamy. To opuszczamy, no i tak jak było to wcześniej, no tu się nic nie zmieniło, tylko tyle, że właśnie trzeba rozpocząć którąś tutaj akcję, no wyścig albo skok spadochronowy, żeby się tak w ten sposób przeteleportować. I wjeżdżamy autem lądowym w kółko próby czasowej, dajemy, klikamy krzyżyk w prawo, dajemy start online, zmień postać, wybieramy naszą drugą postać, czyta nas na sesję już w jakimś stroju. No ja tu mówię, no nie robiłem żadnego tam szałowego stroju, tylko chodziło o samą metodę transferowania, co trzeba zrobić. Jeżeli coś wam nie działa, to musicie poszukać innej maski, która dla was będzie działała. No i upewnijcie się, że nie jesteście w żadnym Sekuro Surf ani w klubie motocyklowym. Że może się zabiorę za stroje, to będzie więcej filmików ze strojami. No i to by było chyba na tyle. Pozdrowienia.